Cześć, jesteśmy Ola i Konrad z Road Life Stories i od 7 miesięcy podróżujemy naszym autem po Amerykach. Zaczęliśmy w północnej, a nasz cel to Argentyna. Mimo że na co dzień żyjemy w aucie, to jednak namiot też jest dla nas bardzo ważny i dzisiaj właśnie sobie o nim pogadamy. My mamy MSR-a. Czy to był najlepszy wybór? Czy dało się to zrobić lepiej? W tej cenie można dostać coś lepszego? Zaraz sobie o tym pogadamy. I jeszcze na wstępie tylko powiem, że nie jest to materiał sponsorowany ani reklama. Namiot kupiliśmy za własne pieniądze i dzisiaj będziemy mówili o naszych doświadczeniach i o tym, jak on nam się sprawdza. Co widzicie? Ten namiot jest naprawdę mały i naprawdę lekki, bo jestem w stanie go sobie podrzucać między rękami. I nam zależało na tym najbardziej, żeby on był dwuosobowy, ale mieścił nam się do plecaka i nie ważył 1000 kg. Ten model waży 1700 gram, więc no jest to naprawdę mało. Można go podnieść na jednym palcu, wsadzić do plecaka, wsadzić na rower i naprawdę jak na dwuosobowy namiot. Rewelacja moim zdaniem. Ale co my tu w środku mamy? Bo okej, 1700 gram, ale co tutaj jest? Mamy tutaj sypialkę, mamy tutaj tropik, mamy stelaż, mamy tutaj śledzie i footprint. Ja nie wiedziałam, co to jest. Może wy też nie wiecie, ta podkładka pod namiot taka, żeby wilgoć nie szła. I to wszystko spakowane w taką torbę. Teraz go sobie rozłożymy i wtedy pogadamy sobie o jego wymiarach. Zobaczymy, jak to w środku, co się mieści, ile tam jest przestrzeni. To do dzieła. Mamy sypialkę, mamy stelaż, mamy tropik i mamy podłogę. Zaczniemy od tego, że weźmiemy sobie dwa śledzie, wbijemy podłogę. Z tej strony i z tej strony. Dobra, i rozkładamy sypialkę. Przybijamy sypialkę w dwóch miejscach i po wbiciu tego przejdziemy do stelażu. Jeśli chodzi o stelaż, to wiem, że to już jest trochę standard teraz w namiotach, ale w naszym wcześniejszym tego nie było. Tutaj ten stelaż rozkłada się praktycznie sam. To jest chyba mój ulubiony etap rozkładania namiotu. To jest dla mnie takie satisfying, jak one się same łączą. Dobra. Da się go rozłożyć samemu. Oczywiście lepiej się to robi w dwie osoby, ale to nie jest tak, że się nie da. I jak widzicie już na tym etapie, konstrukcja tego namiotu jest samonośna. Nie musimy przeciskać tego przez te kanały. Jeżeli chcemy być ultra light, chcemy, żeby namiot ważył jeszcze mniej, wtedy możemy wziąć sam tropik, rozstawić sobie taki samonośny stelaż, nałożyć na niego tropik. Wtedy naprawdę jest to super łatwe, super lekkie i super szybkie. Ale my dzisiaj tak nie będziemy robić. Rozstawiamy całość, chociaż zaraz wam pokażemy moją ulubioną wersję tego namiotu do oglądania gwiazd i przepięknych widoków. No dobra, to klikamy. Klik. Klik. I jeszcze raz klik. Szybka robota. Mamy już namiot i to jest właśnie ta moja ulubiona wersja. Musicie wybaczyć mi to mrużenie oczu, ale słońce jest naprawdę mocne. I teraz, tak jak mówiłam, to jest moja ulubiona wersja tego namiotu. Możemy naprawdę, jeżeli nie pada, jest gwiździsta noc, zostawić sobie namiot tak i po prostu jak w hotelu pod milionem gwiazd. Możecie też zobaczyć, jak czasami jesteśmy na plaży czy w górach i właśnie rano zostawiamy sobie tak namiot. Jest to naprawdę przyjemne miejsce, żeby zjeść śniadanie, wypić kawę i jeszcze porobić super zdjęcia. Wejdźmy teraz sobie do środka. Jeszcze musimy oczywiście rozłożyć tropik, ale teraz będzie to lepiej widać. Opa! I zobaczcie, jak to jest pięknie, jak on jest taki otwarty i tak sobie można w nim siąść. Uwielbiam to w nim. Dla nas jest to duży plus, bo w gorące dni naprawdę jak ściągniemy tropik, jest tutaj przewiewnie, nie grzeje się, dzięki temu też ten namiot w środku się nie skrapla. Jeżeli jesteśmy gdzieś na dłużej w ciągu dnia, zostawiamy sobie to tak, możemy tu posiedzieć, jest dość chłodno i podziwiać widoki.
kurczę, jak mamy strasznie dużo owadów w okolicy, możemy się pozamykać, nadal mamy przewiewnie, a robali w środku nie ma. Jeśli chodzi o wymiary sypialki, to tutaj mamy niecałe 130 na 213. My się mieścimy tutaj bez problemu na długość. 130 na szerokość to jest taki chyba minimum dla dwóch osób. My się tu mieścimy nawet z dwoma psami, ale plecaki trzeba trzymać już na zewnątrz. A jak jest przepiękna, gwiździsta noc, to kładziemy się tak i oglądamy gwiazdy. I teraz zobaczcie, mam głowę tutaj praktycznie na samym końcu namiotu i on nie leci mi na twarz. Jest tutaj taka konstrukcja pochyła, że naprawdę no, można sobie patrzeć w górę i ten namiot gdzieś tam nie przeszkadza, nie składa się. Ja mam 1,74 m wzrostu i zobaczcie, gdzie mam nogi. Konrad ma 1,84 m i te nogi ma trochę dalej, ale nadal się tu mieścimy. Jak otworzymy z jednej i z drugiej strony, to już w ogóle mamy rewelacyjny przewiew. I po raz kolejny to powiem, rewelacyjny widok. To pogadajmy sobie o materiale i o jakości wykonania, bo jest to coś naprawdę ważnego, jeśli w ogóle chodzi o namioty i o coś, na co wydajemy tyle kasy. Sypialka ma dwa wejścia, z jednej i z drugiej strony. Z obydwu stron mamy ten zaczep tutaj, żeby sobie drzwi złapać. Jeśli chodzi o moskitierę, to jak widzicie, jest jej tutaj sporo. Dzięki też niej w namiocie nie ma zaduchu i później jak skądś wracamy, nie utrzymuje się w niej, wiecie, ten taki zapach mokrego powietrza, takiej stęchlizny. Mamy go już 2 lata. Byliśmy z nimi już w deszcz, w śnieg, przeróżne pogody. Ten biały materiał też jest bardzo delikatny. Przeszycia i łączenia też są bardzo porządnie zrobione. Co jeszcze myślę, że warto wspomnieć? My zawsze praktycznie w tym namiocie śpimy z psami. W Polsce z 2 psami, teraz w trakcie podróży tylko z Phoebe. I nie widać żadnego śladu po psie, żadnych zaciągnięć od pazurków, zadrapań i tak dalej. Suwaki są dobrej jakości, nie zacinają się, chodzą bardzo gładko. Tutaj na górze mamy szlufki. W moskitierze z jednej i z drugiej strony mamy takie kieszonki. No dobra, pogadaliśmy już sobie o tej sypialce i myślę, że wyczerpaliśmy temat tego, jakie my tu widzimy wady, jakie zalety. Ale jeżeli mamy deszcz, mamy wiatr, mamy śnieg, no to nie wiem, czy to jest do końca dobre rozwiązanie. Wtedy na pewno musimy założyć tropik. Możemy dojść do takiego wniosku, że ta jego przewiewność wtedy staje się wadą. Co będziesz teraz robić? Stawiamy tropik. Tropik rozkłada się tak samo łatwo i szybko jak sypialkę. Z jednej strony mamy szare sprzączki, tutaj mamy też szare, z drugiej czerwone. Tu czerwone, więc pomylić się nie da. Zobaczcie, Phoebe też bardzo lubi ten namiot, ale chyba bardziej lubi zabawę. Śledziki. Ale jak już mówimy o śledzikach, to te są naprawdę dobrej jakości, bo z reguły, wiecie, namioty mają te takie tutaj z haczykiem, jak ta świąteczna laska i się wyginają. Te są już z nami 2 lata, widać, że trochę przeżyły, ale nigdy nas nie zawiodły, nigdy się nie wygięły. Jak widzicie, namiot za mną jest już gotowy, szybko poszło, sprawnie, można się już pakować do środka. Jak już jesteśmy przy tropiku, to trochę o jego specyfikacji. Wykonany jest z materiału Ripstop 20D, a jego wodoodporność wynosi 1200. Do tej pory nam się sprawdzał, nie przeciekał nigdy. A jeśli chodzi o podłogę, tam wodoodporność jest na poziomie 3000 i też nigdy nie mieliśmy z tym problemu. A do tego jeszcze kładziemy pod spód footprint, on też pomaga i zabezpiecza jeszcze bardziej. Ja trochę pogadałam, trochę pobiegałam wokół namiotu, teraz siadam i robimy podsumowanie. Jeśli chodzi o zalety, to naszym zdaniem pierwsza zaleta to jest wielkość i waga tego namiotu. Tak jak widzieliście, ten pakunek jest naprawdę mały, jest naprawdę lekki. Kolejną zaletą jest ta konstrukcja dwuwarstwowa, o której już chyba wystarczająco się zachwycałam. I kolejna zaleta to szybkość rozkładania. No i konstrukcja tego namiotu, czyli konstrukcja samonośna, która do tej pory sprawdziła nam się przy wiatrach, przy deszczu. To też uważamy, że jest plus. No dobra, ale ileż można się zachwycać na temat tego namiotu? Przecież też musi mieć jakieś wady.
Pierwszą, największą wadą naszym zdaniem jest cena, bo jednak jest to namiot, a ten koszt jest bardzo duży. MSR-y znane są z tego, że są drogie. Jak pokazaliśmy, jakość się broni, ale jednak 2200 zł na ten moment za namiot jest to sporo. Plus, jeśli chodzi o podłogę, ona nie jest w zestawie, czyli musimy ją sobie dokupić. Namiot nie ma kołnierza śniegowego, czyli jeżeli chcemy gdzieś go zabrać w śnieg, to musimy robić samemu taki kołnierz, ale nie jest to namiot do warunków ekstremalnych. Dwie osoby można się tam zmieścić, my jeszcze dopychamy dwa średniej wielkości psy, ale nic poza tym, czyli jeżeli mamy jakiś plecak, pada, jest wilgoć, ale po prostu chcemy mieć nasze rzeczy blisko siebie, no będzie ciężko. Trzeba to trzymać na zewnątrz pod tropikiem, co nie każdy lubi. Warto czy nie warto, czy jesteśmy zadowoleni czy nie i dla kogo tak naprawdę jest ten namiot. Myślę, że po obejrzeniu tego materiału nie trudno zgadnąć, że my jesteśmy zadowoleni z niego, ale to też dla nas nie był przypadkowy zakup. Dużo o nim czytaliśmy i wiedzieliśmy, że to jest właśnie coś, czego my chcemy. Jest on lekki, jest on mały, my się w nim mieścimy, jest przewiewny, to co my robimy, na to ten namiot nam wystarcza. No ale patrząc na jego koszt, to z punktu widzenia finansowego jest to duży wydatek, musimy się szarpnąć. W internecie możemy znaleźć zamiennik, odpowiednik o podobnej konstrukcji, który jest około 3 razy tańszy i sprzedaje go firma Nature Hike. My zdecydowaliśmy się jednak na MSR-a, bo jednak MSR to MSR. Nie mieliśmy z nim do tej pory problemów i trzymam kciuki, że tak dalej będzie. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Jest to oczywiście tylko nasza opinia wynikająca z naszego użytkowania tego namiotu. Sami to robimy i wiemy, jak fajne jest oglądanie takich filmików przed zakupem, taki research. I to jest właśnie to, co chcemy Wam dać. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli macie jakieś pytania o namiot albo chcielibyście posłuchać czegoś więcej o naszym sprzęcie, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcji i kciukach w górę. To motywuje nas do działania i do zobaczenia w odcinku z Alaski. Jeżeli lubicie to, co robimy i lubicie nasze materiały, to zachęcam Was do odwiedzenia strony naszego Patronite'a. Możecie tam nas wesprzeć i dzięki temu tych materiałów będzie coraz więcej i mam nadzieję, że będą coraz lepszej jakości.